Jak to jest, kiedy wszyscy jurorzy dają dziesiątkę, a pan zaczyna i tą dziewiątkę? Przecież ja się nie znam, mówiłem o tym głośno. To może lepiej byłoby siedzieć na ostatnim miejscu, jak to jest? Nie, już tłumaczę. Ja sobie przyporządkowałem to miejsce, ale szczerze mówiąc, myślę, że musimy tutaj troszeczkę relatywizować. Oczywiście z jednej strony każdy taniec oceniamy oddzielnie, ale z drugiej strony to jest tak, że kiedy tańczy Kajra, no to po prostu absolutnie ta dziesiąteczka sama się po prostu czuć. Wznosi do góry. To nie znaczy, że Piotr tutaj jest na straconych pozycjach. No byłbym szczęśliwy, gdyby ta dwójka dotarła do finału. Myślę, że to już jest dzisiaj bardzo czytelne i przejrzyste. Z uśmiechem mogę powiedzieć, że tak nie podejrzałem ręki, która obok była samodzielna, niepodległa dziewiątka. Tak, dokładnie. Widzowie, mam wrażenie, albo jestem nawet przekonany, że bawią się świetnie przez te dwie godziny i być może myślą, że dla Państwa też to jest w ogóle tylko zabawa, ale to jest ciężka praca i proszę nam powiedzieć, czego widzowie nie widzą? Nie, no tego się nie mówi. Czego ma nie być widać, tego nie może być widać. Oczywiście tak naprawdę faktycznie Państwo nie wiecie, że praca nad tym programem trwa od rana do późnego wieczora. Jesteśmy ledwie po zejściu z anteny, a my jesteśmy tutaj już chyba 12 godzinę w studio, więc oczywiście nie jest to wszystko tak gładkie i bezwysiłkowe, ale na tym polega różnego rodzaju praca w programach rozrywkowych, że Państwo musicie widzieć uśmiech na naszych twarzach, a nie wysiłek, z którym przychodzimy do pracy. Kolejna rzecz, którą zauważyli widzowie programu, a moi koledzy, że w Pana uchu czarna słuchawka widnieje. Wyjaśnijmy, jak działa telewizja widzom. Czy te wszystkie teksty, które wypowiadam, są podpowiadane na ucho? No właśnie, tak mogą myśleć inni, a wydaje mi się, że prawda jest po prostu taka realizacyjna. Realizacyjna i bardzo, bardzo prosta. Jest nas czworo, dwoje ma słuchawki w uszach po to, żeby wiedzieć, czy możemy mówić dalej, czy musimy skracać. Mamy godzinę 45 czy godzinę 50 minut, tak. Nie wiem dokładnie, jak to jest na dyspozycję programu, więc tutaj czasami jest to, że gdzieś tam są zaplanowane na przykład scenariusze, że wypowiadamy się wszyscy, czasem nie wystarcza miejsca na to, żeby wszyscy powiedzieli, a innym razem jest tak, że nie jesteśmy w scenariuszu przewidzeni do tego, żebyśmy coś mówili, a reżyserka Agata mówi: ej, słuchajcie, mamy trochę czasu, gadaj. To są tego rodzaju wskazówki, a nie to, jak mamy punktować, czy co mamy mówić. Gdy ostatnim razem się widzieliśmy podczas sesji dla Vivy, ja nie poznawałem siebie, bo ogarnął mnie stres w pewnym momencie naszego wywiadu i stwierdziłem potem, kurczę, Rafał, przecież to jest takie ludzkie. Czy Andrzej Piaseczny stresował się przed pierwszym odcinkiem Tańca z Gwiazdami? Przestałem stresować się chyba dwa odcinki temu, a jesteśmy w trzecim od końca. No to jest jakiś stres, żeby nie dać jakiejś gafy, żeby nie pomylić gatunków, żeby ładnie spuentować, więc powiem tak, że kiedy ta propozycja do mnie dotarła, nie wahałem się nawet 10 sekund. Natomiast im było bliżej do pierwszego programu, to sobie mówiłem często: kurczę, co ty zrobiłeś, chłopie, jak sobie dasz radę? No może sobie jakoś daję radę, więc oczywiście. Zobaczymy. Mój sposób na stres: dobrze się przygotować. A w tym przypadku? A nie, no jasne, oczywiście to jest konieczne, żeby się przygotowywać i jesteśmy obserwatorami prób tutaj, podglądamy właśnie to, co się dzieje na Instagramie, brakuje mi już języka, to jest naprawdę kawał czasu. Czasem podglądamy to, co się dzieje na Instagramie, żeby się do tego odnieść, to są jasne rzeczy.